Eli w Nevadzie i chcieliśmy coś zjeść. Szukaliśmy restauracji, ale nic nie było, ponieważ jest długi weekend. Wszystko jest pozamykane. Został nam McDonald's, także postaramy się zrobić drugi już test jedzenia w McDonaldzie i weźmiemy chyba coś innego. Jak on wygląda? Jest mały. Okej, to zamawiamy. Będziemy jeść na miejscu. Wybraliśmy sobie Signature Crafted Recipes. Weźmiemy jeden zestaw. I tak, sweet barbecue with bacon z beefem, sezamowa bułka i weźmiemy Large Diet Coke. To będzie dla mnie, a teraz drugie Only Sandwich, ponieważ zestawem się podzielimy. I Ania chciała Maple Bacon Dijon z Crispy Chicken Filet i bułka sezamowa. I tak, to wyniosło na razie 15,6 z podatkiem, a jeszcze Ani weźmiemy shake'a. A którego? Czekoladowego? No. I czekoladowego shake'a. To bierzemy medium. Okej, okay. I bierzemy complete order. A więc tak, dostaliśmy numerek, co oznacza, że jedzenie przyniosą nam. Kiedyś słyszałem, że McDonald's chce się stać taką trochę restauracją. Okej, okay, czekamy na nasze zamówienie. Przynieśli shake'a dla Ani i kubek, który musimy sobie napełnić, czym tam chcemy. A Ania nam zaraz powie, jak smakuje. Całkiem dobry. Dobry jest? Mhm. Może ja jeszcze spróbuję? Mhm, jest całkiem dobry. Czuć kakao trochę. Okej, okay, idziemy napełnić kubek. Takie rodzaje napojów mamy do wyboru. McDonald's. I my wybierzemy... O, Cola Zero. O, zwykła woda też jest dostępna. Ciekawe, czy to jest kranowa, bo tutaj przeważnie w restauracjach podają kranowy. Zapomnieliśmy jeszcze wziąć sosów. Są keczupy typowo McDonald'owe. Dostaliśmy nasze zamówienie. Zaczniemy od ogromnych frytek, oczywiście z ketchupem. W McDonaldzie mają swojej firmy ketchup. W pozostałych restauracjach głównie jest to Heinz. Rzadko się zdarza zobaczyć jakieś inne. Frytki tak jak w polskim McDonaldzie. Nic dziwnego, nic innego. Tutaj mamy moją kanapkę. Sama kanapka kosztowała 5,90. Wygląda fajnie. Nie jest takie złe. Trochę nie wyczuwam słodkiego sosu barbecue. Ale tak poza tym jest całkiem dobry. Trochę rozmiar tej kanapki mnie zmartwił. Myślałem, że będzie dużo większa. No ale nic, być może będziemy musieli jeszcze domówić jakiegoś cheeseburgera. Ani burger wygląda na pewno bardziej kolorowo. I Ania ma filet z kurczaka panierowany zamiast beefa. Ani burger tyle samo kosztował. Ale ten filet jest naprawdę dobry. Tak, filet jest dobry, to zaraz też spróbuję. Naprawdę dobra. I tak, po skonsumowaniu całości uważam, że ten burger był ok. Trochę był mały, nie było nic w nim szczególnego. Smakowała mi bardzo za to grillowana cebulka, tutaj kilka mi powypadało. To jest bardzo smaczne. Mięso miało dziwny smak. Nie wyczuwałem za bardzo beefa, ale podejrzewam, że to był beef. Powracając teraz jeszcze do shake'a, jak wzięło się trochę więcej łyków, to nie był taki dobry jak pozostałe, które testowaliśmy. No jest gorszy od konkurencji, ale co jest fajne, nie wiem czy poprzednio też mieliśmy, jest bita śmietana na samej górze. I ogólnie najedliśmy się, byliśmy bardzo głodni, bo dzisiaj prawie nic nie jedliśmy. Jeśli wam się podobało, to zasubskrybujcie kanał, aby otrzymywać informacje o kolejnych filmikach. Cześć!